Pomagają seniorom, niepełnosprawnym, opuszczonym i najbardziej potrzebującym. Wolontariusze z Caritas Polska w całym kraju niosą nadzieję i pomoc. Sami też potrzebują wsparcia, stąd zachęta do przekazania 1% podatku. Dziś Caritas podsumowuje swoje działania w ramach akcji Polska Pomaga. Monika Brzuchala. To akcja opierająca się na takich filarach jak pomoc seniorom czy osobom niepełnosprawnym. Angażują się w nią wolontariusze z całego kraju. Nazwa nie jest przypadkowa. Polska Pomaga. Tarnowskie Góry. Te produkty niebawem trafią do paczek i zostaną dostarczone najbardziej potrzebującym. Miejscowa wspólnota Caritas działa tu prężnie. Zależy nam na tym, żeby pomóc tym osobom. To jest główny nasz cel, ale ta pomoc nie ma tylko charakteru materialnego. To jest też jeden z celów, ale drugi też również ten cel, to jest ten cel związany z dotarciem do tych osób, porozmawianiem, bo często te osoby są starsze, samotne, nie mają bliskich rodzin, więc też trzeba z nimi porozmawiać, spędzić z nimi trochę czasu. Kiedy odbierają paczki, to bardzo radość jest w nich, że człowiekowi aż się zapuszcza w oku. Takie zespoły wolontariuszy Caritas istnieją w 3250 parafiach w całej Polsce. Praca w RE również tu, w Warszawie. Kuchana zrobię dużo! Wszystkiego dobrego! Akcje pomocowe Caritas może wesprzeć każdy. Liczy się nawet najmniejszy gest. O tym, jak to zrobić, Caritas Polska wraz z Telewizją Polską informowały w ramach kampanii Polska Pomaga. Niedziela Miłosierdzia to okazja do podsumowań. Polska Pomaga to akcja Caritas z Telewizją Polską, która polega na propagowaniu dzieł miłosierdzia, które niesie Caritas na antenach Telewizji Polskiej. Cieszymy się z tej akcji, ponieważ w 4 niedziele telewidzowie mogli oglądać działalność Caritas odnośnie działań sfinansowanych z 1%, odnośnie działań Caritas zagranicznych, tam gdzie ta pomoc jest potrzebna poza Polską, odnośnie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ta niedziela, właśnie Niedziela Miłosierdzia, to finał naszej akcji. W 38 centrach wolontariatu Caritas działają wolontariusze w w przedziale wiekowym od 11 do 80 roku życia. W pomoc włącza się ponad 55,5 tysiąca wolontariuszy w wieku szkolnym. Serce bez względu na wiek rwie się do pomocy. To szczególnie cenne w czasie pandemii. Potrzebujących i osamotnionych jest teraz przecież więcej niż kiedykolwiek. To pomoc na masową skalę. Akcje Caritas mogą być realizowane właśnie dzięki wolontariuszom. W całej Polsce to niemal 90 tysięcy osób.